Słuchajcie, strasznie mi jest miło. Strasznie mi jest miło. Dzisiaj jeszcze raz przywitać wszystkich, tych wszystkich nowych, którzy nie byli na naszym czytaniu krajobrazu, bo nie mogli, nie chcieli, nie wiedzieli, albo za późno przyjechali. Ale chciałem przywitać tych wszystkich też, którzy byli, bo to ma być wspólna rozmowa nie tylko o tym, co dzisiaj przeżyliśmy, ale ta dzisiejsza podróż jest takim impulsem do tego, by porozmawiać o tym, co w odniesieniu do tych miejsc takich nieoczywistych dla większości z Państwa, bo myślę, że ci, którzy nie są z Mazur, to w Juchach, w Starych Juchach byli po raz pierwszy, by porozmawiać o też, jak opisywać, jak definiować, jak odnosić się do ziem, które tak czy owak ciągle nazywamy ziemiami odzyskanymi. I miło mi jest, że podsumowanie tej dyskusji poprowadzi Jakub Knyżewski, pracownik muzeum, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, historyk, germanista. No i jak kiedyś powiedziałem, z czego się bardzo cieszę, bo muszę przyznać, że relacje doktora, profesor również różnie się mogą układać. My mamy znakomite relacje, także czekamy na finał. Witam Zbigniewa Rokitę z Gliwic, Śląska, autora Kajsia i wielu artykułów, reportaży prasowych. I witam Marcina Zarembę, który jest po raz trzeci w tej roli, której jest, i się ogromnie cieszę. Marcin Zaremba, autor trzech klasycznych książek, trzecia się staje klasykiem. Komunizm, ja tytułów nie będę powtarzał, bo to tak bywa, Komunizm i Naród. Później Wielka Trwoga. No i ostatnio ta dekada lat 70., która niedawno wyszła, weszła do księgarni. W księgarni olsztyńskiej stała obok wspomnień Aleksandra Kwaśniewskiego. Marcin poczuł się zaszczycony, tak napisał w SMS-ie. Słuchajcie Państwo, bardzo się cieszę, że możemy w tym gronie podsumować dzień dzisiejszy i spojrzenie dalej na problematykę takich ziem nieoczywistych. Oddaję głos Jakubowi Knyżewskiemu. Bardzo dziękuję Panie Profesorze za to wprowadzenie, za przedstawienie mnie i moich prelegentów. Ja już dzisiaj dużo powiedziałem, więc każde słowo mnie, które muszę wypowiedzieć, jest dla mnie czymś wspaniałym. I chciałbym zacząć, proszę Państwa, od pytania do profesora Marcina Zaremby. Przedstawiłem dzisiaj, mogliśmy dzisiaj poznać w postać Jana Kaweckiego, regionalisty związanego ze Starymi Juchami, człowieka, przypomnę tym z Państwa, których z nami dzisiaj nie było, człowieka urodzonego w Suchej Beskidzkiej w 1903 roku, przedwojennego nauczyciela, który pracował m.in. w Łomży. Tam zetknął się pod koniec lat 20. z Związkiem Obrony Kresów Zachodnich i poprzez ten związek także z polskojęzyczną ludnością zamieszkującą Prusy Wschodnie. I to spotkanie jeszcze wiele lat przed II wojną światową zaowocowało tym, że on po II wojnie światowej świadomie zdecydował się osiedlić w Starych Juchach i tam też prowadzić Uniwersytet Ludowy, gdzie zajmował się, mówiąc wprost, repolonizacją Mazurów. Mit ziem odzyskanych, polska myśl zachodnia po II wojnie światowej, zawłaszczona przez władze komunistyczne, no stała się jednym z takich mitów legitymizujących powojenny porządek i legitymizujących posiadanie tych ziem poniemieckich przyłączonych po II wojnie światowej do Polski. To było przez władze wykorzystywane, narzucane, a ja chciałbym zapytać o to, jaki był odbiór tej myśli zachodniej. Patrząc na przykład przez pryzmat takiej postaci, jaką był Jan Kawecki, i jak ta myśl zachodnia, jak ta mitologia ziem odzyskanych zakorzeniła się w polskim społeczeństwie, czy w ogóle się zakorzeniła, czy możemy mówić o jej zakorzenieniu, czy może ona pozostała czymś narzuconym, czymś obcym i w ogóle nie możemy mówić o jej zakorzenieniu się.
polskiej świadomości. To bardzo trudne pytanie. Jako socjolog jest mi bardzo trudno odpowiedzieć na to, czy coś jest zakorzenione, czy nie. Natomiast chciałem zacząć od tego, że kochajmy mity, bo szybko umierają. Wziąłem ze sobą dzisiaj książkę, jedną z najważniejszych polskich spółek w humanistyce, a mianowicie Leszka Bełkockiego, Obecność mitu. I tu jest blurb, przeczytałem całą, ale żeby szybko skreślić Państwu. Blurb Kota Jeleńskiego. Wspaniała książka Kałakowskiego zwrócona jest w pierwszym rzędzie przeciw imperialistycznej ideologii rzekomego racjonalizmu naukowego i filozofii. Żyjemy w czasach zdesakralizowanych, unaukowionych. Mit traktujemy jako coś kłamliwego, nieprawdziwego. Gdy słyszymy zdanie, to jest mit, to ktoś nam chce powiedzieć, że kłamiemy, że mówimy jakąś nieprawdę, że oszukujemy. Mit ma po prostu bardzo złą prasę. Jak powiedziałem, żyjemy w takim odczarowanym świecie, w którym mit jest traktowany jako coś instrumentalnie wykorzystywanego przez polityków właśnie. I Kołakowski, co pisze Kołakowski? Że mit jest tam niezbędny, jest konieczny, jest jak powietrze. Pokazuje nasze miejsce w przyrodzie, nie tylko w historii, jakbyśmy mogli sobie domyśleć się, ale w przeszłości, prawda? Nasze miejsce w społeczeństwie, ale także w przyrodzie. Organizuje naszą świadomość, jest odbiciem społeczeństwa. W związku z tym bardzo często spotykamy się w takich narracjach czy dyskusjach naukowych z krytyką. Bardzo często historycy podkreślają, że walczą z jakimś mitem. Jak sięgniecie po jakieś prace historyczne, to we wstępach jest legitymizowanie swojej pozycji, swojej pracy, pokazywanie jak ważna, właśnie poprzez stwierdzenie, że walczy z jakimś mitem. A wydaje mi się, że idę tutaj trochę Leszka Kołakowskiego, że to jest bardzo ważne. I jestem przekonany, że on organizował życie społeczne i był elementem budującym społeczeństwo polskie na ziemiach odzyskanych. Bez niego prawdopodobnie byłoby ono zdominowane tylko przez narrację po prostu komunistyczną. Tak? Łatwo możemy sobie wytłumaczyć, zrozumieć, dlaczego on był taki ważny. To było rzeczywiście traumatyczne doświadczenie Polaków przeniesienia się na obce sobie tereny, prawda? Ja nie mówię o tych, którzy przenieśli się z Mazowsza tutaj, bo ci to mu jakoś zdali. Robert Graba mówił o na przykład robotnikach przymusowych, którzy znaleźli się na ziemiach odzyskanych, ale ja chcę powiedzieć o tej całej większości. Dla której przeniesienie się na Dolny Śląsk, do Szczecina, Gdańska czy do Ełku, no to było doświadczenie życiowe. Oni musieli to jakoś opisać i zrozumieć. Dlatego uważam, że mit z ziem odzyskanych miał nie tylko funkcję polityczną, ale bardzo silną tą tożsamościową. O politycznej także możemy porozmawiać. Z mitem związany jest rytuał, związany jest z sakrum. Władza potrzebuje takiego sakrum, potrzebuje rytuału, w którym uczestniczy. Ten mit oczywiście legitymizował władzę. Przecież to była olbrzymia kampania, o tym wiemy najmniej. To znaczy wiemy, jakie były jej przejawy, konkursy na pamiętniki, wykopaliska archeologiczne, konferencje, jakieś programy badań naukowych, prawda? Zwłaszcza w okolicach 1966, ale także i później. Tablice, które stawiano w wielu miejscach, zamalowanie pamięci, dosłowne zamalowanie pamięci obecności Niemców na tych terenach. To służyło władzy. Ona mogła dzięki temu pokazywać się jako sprawcza, jako ta, która wniosła zrealizowała marzenia Polaków od Mieszka, Kościuszki i tak dalej, bo tak to było przedstawiane. Mogła się pokazać w tym całym ciągu historycznym, jak przeczytacie wystąpienie Gomułki 22 lipca 1936
64, a także w 66 roku bardzo podobne. To jest to taka historia od Mieszka, Leszka, Kościuszki, Pułaskiego do właśnie ziem odzyskanych i odbudowy państwa jednonarodowego. To też jest bardzo ważne w tym procesie. W związku z tym, to są jakby dwie opowieści. Jedna to jest, jak ten mit funkcjonował w życiu społecznym, czy on był ważny, moim zdaniem był ważny dla Polaków. On oczywiście nie od razu miał taką siłę oddziaływania. Nie wszyscy go kupowali. Kiedyś analizowałem paniki wojenne z początku lat 60. Największa była w sierpniu 61 roku po rozpoczęciu budowy muru berlińskiego. Trwała 2 miesiące. I ludzie w dramatycznych listach z Lublina, na przykład z Warszawy, pisali do Wrocławia, Elbląga czy Ełku: bracie, siostro, przyjeżdżaj, bo tu zaraz przyjadą Niemcy. Więc to nie zawsze działało, były też inne wydarzenia, konteksty, które jakby być może osłabiały tą siłę oddziaływania mitu, ale wydaje mi się, że on miał bardzo istotną funkcję społeczną, kulturową. Jak głęboko był zakorzeniony, nie potrafię powiedzieć. Kiedy się skończył politycznie? To chyba można nawet datę pokazać. To jest chyba początek 72 roku, decyzja biura politycznego, że już nie mówimy o ziemiach odzyskanych, związana z zagospodarowaniem, chodziło o otworzenie granicy Polska-NRD, to bardzo, kolejne bardzo ważne wydarzenie kulturowe dla Polaków. W ciągu jednego roku 3 miliony Polaków wyjechało do NRD. To nigdy wcześniej takiego doświadczenia nie przeżyło. No i władze uznały, że trzeba skończyć z tą opowieścią o ziemiach odzyskanych. Wtedy ten mit przestaje już politycznie grać, być wykorzystywany przez rządzących. Na pewno do tego 71-72 był jednym z ważnych argumentów legitymizacyjnych tych władz. Coś im się udało. Tut proporcją Gardeja Gdynia w latach 30. Prawda? Wybudowaliśmy Gdynię, my zagospodarowaliśmy ziemię odzyskaną. Dziękuję panie profesorze. Także stwierdził pan, że mit ziem odzyskanych pełnił ważną funkcję społeczną w okresie PRL-u. Pod pytaniem otwartym jest to, jak głęboko on się zakorzenił i myślę, że poniekąd może nas naprowadzić na odpowiedź na to pytanie, to co się działo z nim w latach 90. i później. To znaczy to, co na przykład tworzyła w Olsztynie Borusy. To było odpowiedź niejako na ten mit ziem odzyskanych. To było tworzone w pewnym sensie w kontrze do tego mitu ziem odzyskanych. I chciałbym teraz zapytać Zbigniewa Rokitę, który zajmuje się cały czas ziemiami odzyskanymi, nie tylko w kontekście Śląska i śląskości. I jeśli nie mit ziem odzyskanych, to co w takim razie? Czy może powrót do tych kultur etnicznych, jakaś taka odmiana zwrotu ludowego, tak jak mamy powroty do Wary Śląskiej, Wary Mazurskiej, czy może jeszcze coś innego, może ekologizm, tak jak to mamy w przypadku tych nowowiejskich, o których dzisiaj też usłyszeliśmy. Jak ty to widzisz ze swojej perspektywy? Wiesz co, po pierwsze zgadzam się z profesorem, że jakby jeżeli chodzi o pożyteczność tego mitu, czy bardzo często, ja myślę, że problemem w różnych rozważaniach jest to, że często się używa tego sztafaża chrześcijańskiego pojeść dobre złe. Tutaj jakby w ogóle to nie ma zastosowania. Bardziej pewnie warto byłoby po buddyjsku spytać pożyteczne czy niepożyteczne, a ten mit na pewno był niezwykle pożyteczny. Empatycznie wczuwając się właśnie w sytuację osadników, którzy na tę ziemię przybyli. Zresztą przecież nie był to mit kreowany tylko przez władze państwowe, ale też przez władze kościelne i tak naprawdę większość wówczas podmiotów życia społecznego. To nie był tylko i wyłącznie wytwór państwa komunistycznego, a tak naprawdę w ogóle to nie był wytwór państwa komunistycznego, to był pomysł znacznie wcześniejszy. Angażowali się w to ludzie, prawda? Tak, mam na myśli jakby całą myśl zachodnią jeszcze wcześniejszą, przed długowojenną, a tutaj państwo komunistyczne jakoś to popularyzowało. Z pewnością w wielu aspektach po prostu z pożytkiem dla adresatów tego mitu. Wiesz, jak w tytule zaproponowaliście państwo jako organizatorzy
właśnie te dwie myśli, tak? Jak wyzwolić się z mitu ziem odzyskanych. No i tu są te dwie kwestie. Ja to przynajmniej tak czytam. Wyzwolić się, czyli właśnie mit jako coś znowu, od czego trzeba uciekać, nie zawsze. Ale no jest pytanie właśnie, czy jest ten jeszcze mit ziem odzyskanych? Czy jeszcze on istnieje? Mi się wydaje, peselowo patrząc, że on gdzieś kończy się... adresatami jeszcze były osoby, które dziś będą miały około 50. To znaczy dla mojego pokolenia, pokolenia lat 80. zupełnie nie ma czegoś takiego, tak? A dla pokolenia młodszego, myślę, 20-parolatków, jak jeszcze pytam, no to nie wiem, Gorzów Wielkopolski i nie wiem, Radom, to jest po prostu to samo państwo bardzo, bardzo często. Znaczy, no państwo jasne, że jest to samo, ale jakby nie widzą już często tych niuansów, co tak naprawdę być może też jest konsekwencją spektakularnego sukcesu tego mitu. Natomiast no, to, co mamy po umownym 89, jak to tam będziemy periodyzować, no to mamy nie tylko, jeżeli chodzi o ziemię odzyskane, ale w całej Polsce, mamy tę demokratyzację pamięci wszelkich narracji, tak? Osobno sobie to opowiedzą Ślązacy, osobno kobiety, osobno mężczyźni, a każda z tych grup jeszcze na 1000 sposobów. I tak samo w kluczu geograficznym bardzo to widzę, że różne miejsca na ziemiach odzyskanych tworzą sobie swoje mity. Jedni z większym szwungiem, drudzy z mniejszym. Gdzieś w tych latach 90. wspomniana Borussia jest jednym, tak, z tych głównych środowisk najsilniejszych. Dziś pewnie najsilniej ta sama czy podobna dyskusja przebiega na Lubuszczyźnie, gdzie w Zielonej Górze bym przyklasnęli, a w Gorzowie bym dostał po uchu, że używam terminu Lubuszczyzna, ale to tak wszędzie jest. My na Górnym Śląsku też się spieramy o Polszczyznę i inne Podbeskidzia. Nieważne. Chodzi mi o to, że w różnych właśnie regionach ta dyskusja przebiegała albo przebiega i te mity gdzieś się potworzyły na nowo. A kiedy myślę o micie, to myślę o jakimś wyobrażeniu, czym te ziemie były przed 89, przed 45. Pojawiały się... Ale właśnie, może z tej strony, zaczęliśmy przy obiedzie o tym mówić, że to, co mi się marzy, kiedy myślę właśnie o micie czy opowieści o ziemiach odzyskanych, to jest stworzenie takiego mitu, no już nie wiem, jak to tam nazwać, ja nie jestem naukowcem, jestem kim ja jestem, reporterem, więc nieostro być może też używam tych pojęć czasem, stworzenie mitu pozytywistycznego, tak? Mitu pozytywistycznego tej Polski, ja ją nazywam odrzańską, oczywiście nie ma to żadnego zastosowania w Ełku, ale symbolicznie tej Polski poniemieckiej, w kontrze do Polski wiślańskiej. Mitu pozytywistycznego to, co często być może ucieka, to znaczy jak spektakularnym sukcesem było zagospodarowanie tych ziem. Pojawiło się znowu wiele takich wyobrażeń o miodem, mlekiem płynącej krainie, pełnych spichlerzach, parującej zupie, co tam czasem być może się stykało z prawdą, ale jeżeli popatrzeć na, nie wiem, twarde statystyki, choćby ostatnio wyszedł Regiony, Centrum Zajezdni, gdzie profesor Adam Makowski, wiele innych osób to podlicza i kiedy tam widzimy, jaki był stan przemysłu, jaki był stan, nie wiem, trzody chlewnej, rogacizny i tak dalej, no to po prostu był ogromny ogromne cywilizacyjne wyzwanie, które wówczas stanęło przed Polską, szczególnie właśnie na tych ziemiach, teraz o nich myśląc. I to jest chyba to, co ja bym chciał widzieć w tym micie, gdybym ja sobie miał życzyć, jak ten mit napełnić treścią. Właśnie zwrócenie uwagi na to, jak wiele się wydarzyło, że wydarzył się jeden z największych, a nie wiem, może największy w historii tej planety eksperyment demograficzny w dziejach, to znaczy 10 milionów ludzi znika, mówiąc eufemistycznie, ileś milionów się na ich miejsce pojawia. Obsłużenie tego narracyjnie czy cywilizacyjnie było ogromnym sukcesem ludzi, państwa, kościoła, również paru innych podmiotów. Więc myślę, że gdyby ten mit miał dalej istnieć, gdybyśmy chcieli go zachować, to byłaby treść, o którą warto by się było upomnieć. Ale jak mówię, no teraz pewnie już takiego mitu nie będzie, on nie powstanie. Teraz mamy rozproszenie tych mitów i tworzenie tych małych narracji. Teraz, kiedy mówię teraz, myślę raczej o ostatnich 30 latach, bo to w zupełnie inną stronę poszło w Gdańsku, inną w Gorzowie, a inną w Gliwicach. Więc myślę, podsumowując, że takiego mitu jak ziem odzyskanych w tych dwóch, trzech najmłodszych pokoleniach już nie ma. Ten mit się, ten stary wyczerpał, a nowy pewnie się już nie pojawi.
No właśnie. Ja bym tak. dodał do tego, rzeczywiście jest tak, że mit potrzebuje swoich nosicieli, a ci nosiciele już nie żyją. I potrzebuje też przekazu kulturowego. Potrzebuje wielkiej narracji, powieści, wielkiego filmu. Musi być wypełniony treścią kulturową. I moim zdaniem to nie... To po prostu już on nie odżyje na nowo, chyba, i tu się zawahałem, jaka będzie recepcja serialu o Kargulu i Pawlaku. Przypomnę, że przez 40 lat co roku raz ten film wszedł w polskiej telewizji. Obejrzało go, można to sprawdzić w Instytucie Sztuki Filmowej, miliony ludzi, jak był po raz pierwszy na ekranach kin. On był właśnie takim nosicielem tej opowieści. Nie wiemy, jaka będzie ta nowa. Nie wiem, może Robert z tobą ktoś konsultował ten serial, ale on może mieć nieść taką opowieść. Nie oznacza to, że ten mit znowu się zakorzeni, znowu będzie jakoś ważny, ale przynajmniej zostanie przypomniany. To taka moja mała nadzieja. No właśnie. W wypowiedzi Zbigniewa Rokity pojawiło się kilka wątków, między innymi to, co dzisiaj poruszyliśmy w czasie objazdu, w czasie naszego czytania krajobrazu, czyli to, że w tej chwili na obszarze, który nazywamy tak zwanymi ziemiami odzyskanymi, nie ma jednolitej narracji. Raczej mamy do czynienia z pewnym archipelagiem różnych mikronarracji i nie istnieje coś takiego, według mnie osobiście, jak jakaś wspólna poniemiecka tożsamość ludzi, którzy zamieszkują te tereny, to takie odwołanie jeszcze do ubiegłorocznego, tematyki ubiegłorocznego forum otwartego regionalizmu. Ale z drugiej strony, patrząc na takie miejsce jak Stare Juty i Plac 500-lecia, który przez kilka dziesięcioleci był miejscem lokalnej pamięci kulturowej, tak? Z którego kilka lat temu został wypchnięty ten pomnik tysiąclecia państwa polskiego, postawiony dla obrońców polskości Warmii i Mazur, ten tak zwany piec, jak to się mogliśmy dowiedzieć na miejscu. I mamy też z drugiej strony politykę historyczną obecną, prowadzoną przez polskie państwo, która w kontekście tych ziem, mówię już konkretnie o Mazurach, o Warmii, odwołuje się wprost do tej narracji o ziemiach odzyskanych. Bo takie wytwory, jak chociażby wystawa stworzona w stulecie plebiscytu na Warmii i Mazurach, południowych Prusach Wschodnich przez Instytut Pamięci Narodowej, wprost czerpie z wzorców myśli zachodniej, mitologii ziem odzyskanych. I w tym kontekście chciałbym zapytać profesora Zarembę o to, jaka jest kondycja polskiej pamięci historycznej w kontekście ziem odzyskanych. Czy jak to się kształtuje, biorąc pod uwagę ten kontekst polityki historycznej? Przyznam się szczerze, że od kilku lat nie chcę śledzić dokonań Instytutu Pamięci Narodowej. My siłą rzeczy spoglądamy na nie. Nie chodzę na żadne konferencje, nie czytam tamtejszych pism, bo mnie po prostu to brzydzi, tak? Natomiast no bez wątpienia polityka historyczna jest wyjątkowo obecnego reżimu, wyjątkowo nacjonalistyczna. W tym sensie antyniemiecka przede wszystkim, i to nie muszę Państwu powtarzać, tak? To byłby banał, no, taka jednonarodowa w swoim takim ogólnym przesłaniu. Polska jako naród bez mniejszości, czy tych nowych imigrantów, czy mieszkających tu od setek lat. To jest główny przekaz, prawda? Tego, że zawsze walczyliśmy z Niemczyzną, my, naród polski, taki bohater zbiorowy, to jest dominujące we wszystkich tekstach. No, poza oczywiście innym wątkiem, czyli
pomocy Żydom, tu znowu instrumentalizacją innego dobrego mitu. Chciałem powiedzieć, że mit sprawiedliwych jest dobrym mitem. Mit niesie wartości, ma silny walor edukacyjny. Tak? To, zwłaszcza w kontekście tego, co było na granicy wschodniej, to mit sprawiedliwego jest takim mitem, który powinien być powtarzany. Ale oni go w gruncie rzeczy instrumentalizując niszczą i wyśmiewają. W gruncie rzeczy robi się on pusty, taką wydmuszką. Trochę pewnie tak, jak było pod koniec rządów to Warszawie Sława, prawda? Że on, już ludzie tyle razy to słyszeli, to już tak było manifestowane i wykorzystywane, że przestaje być jakąś nosicielem jakiejkolwiek prawdy, niesie jakieś pozytywne wartości. Więc podsumowując, to jest zła polityka historyczna. To jest polityka nastawiona na nacjonalizm, na skracanie perspektywy, zapominanie o kulturze niemieckiej i jej znaczeniu dla historii Polski od założenia Warszawy, tak? Przypomnijmy, że Warszawa została założona jako faktoria kupców toruńskich, czyli krzyżackich. Tak? To wszystko oczywiście znika z przestrzeni, o tym się nie pisze, a podkreśla właśnie ten heroiczny, antykomunistyczny, antyniemiecki charakter polskiej historii i pamięci. Chciałbym jeszcze, zanim oddamy głos naszej publiczności, chciałbym jeszcze zadać pytanie Zbigniewowi Rokicie, które nieco nas oddali od polskich ziem odzyskanych, a spójrzmy na inne ziemie poniemieckie, bo wiem, że zajmowałeś się troszkę tą problematyką, bo ziemie poniemieckie to nie tylko te ziemie nadodrzańskie, czy ta Polska odrzańska, tak ją nazwałeś, tak? Ale to też są na przykład Azacja-Lotaryngia, czy też Namibia. I chciałbym Ciebie zapytać, czy w innych przypadkach tych poniemieckich ziem też tworzono jakieś narracje czy mity alternatywne w stosunku do tego poniemieckiego dziedzictwa? To może kilka wątków, to znaczy jeszcze do tych wcześniejszych, na prawach dobrej dyskusji, bo myślę sobie tak, jeżeli byśmy mieli, widzisz, no to najbardziej zagrało, na Namibii też zaraz będzie, ale to coś powłączało, to twoje pytanie we mnie. No bo teraz chyba też nie ma żadnego właśnie powodu, bo pan mówił o nosicielach mitu, nie? Ale też adresaci, jakby po jaką cholerę miałbym mieć teraz mit ziem odzyskanych, to znaczy jakby co łączy te ziemię, to jest może to. I bo myślę sobie o tym, jak jednocześnie, widzę to z perspektywy Śląska i paru innych nieopowiedzianych regionów, czy niedoopowiedzianych, nie? Jeżeli sobie ostatnio policzyłem lektury szkolne na rozszerzonym, proszę Państwa, polskim, nie chcę się pomylić, to chyba były 83 nazwiska, które trzeba było opanować, mówię o polskich pisarzach i pisarkach, tak dużo wychodzi, bo nawet pojedyncze wiersze liczę. I rozłożyłem sobie geograficznie. No i trzy osoby są jakoś tam związane z tą 1/3 terytorialnie Polski, ale nic nam to nie daje narracyjnie znowu, bo to jest Różewicz i Tokarczuk, których wiersze, czy nie wiersze, utwory omawiane nie dotyczą zupełnie tych ziem. No i to jest smoleński poeta Wojciech Bęcel. W związku z tym na polskim to się niemal w ogóle nie pojawia, tak? Nikt nie wpadł na to, żeby jednego Worcela, czy jednego, nie wiem, Pałczty tam wrzucić. Nikt, no też na samej nauce historii tego niemal nie ma, nie? Czyli doświadczenie, wpisujące się bardzo często w tę pamięć, niech będzie IPN-owską, polską, umowną, nie pojawia się wiele z tych elementów, co jest dużą szansą, mówię to właśnie jako reporter, pisarz, dla twórców, twórczeń z tych regionów, dlatego że to są tematy, pewnie już coraz mniej, bo dużo zostało napisane i opowiedziane, ale tym atrakcyjniejsze, że wciąż nie aż tak obecne, nie aż tak nachalnie opowiedziane w dźwięku wydawniczym czy gdzieś. I przez to właśnie o tyle ciekawsze jest to, jak te, znowu wracam do tej myśli, jak te pojedyncze regiony sobie starają się jakoś mocować z tą przeszłością i po swojemu sobie te mitki robią.
No a jak chodzi o te ziemię, wiecie Państwo, ja nie powiem Wam żadnej syntezy, bo ja się też nie zajmowałem, ja chciałem o tym napisać książkę, ale poległem po pierwsze dlatego, że o tym, czyli o różnych ziemiach poniemieckich, po pierwsze dlatego, że na polskim rynku wydawniczym napisać książkę z kilku państw, no jest niemalże niemożliwe. Mi się nie udało. Dwa, że no to byłoby wielkie dzieło, to praca na wiele lat, także się na to ostatecznie nie zdecydowałem, ale rzeczywiście parę podróży odbyłem. Ostatnio na przykład wróciłem z Namibii, gdzie tej, no pewnie nie po niemieckości się przyglądałem, no bo po niemieckość zostawmy dla może obwodu kaliningradzkiego czy tutaj fragmentów Polski w tym naszym rozumieniu, natomiast tam no to jest trochę inny model mocowania się z tą kulturą niemiecką. Acz bardzo ciekawy, bo jeżeli to będzie pożyteczne dla dyskusji, to w kilku zdaniach. Rzeczywiście bardzo ciekawa historia, gdyż no, Namibia, jedyna kolonia niemiecka z prawdziwego zdarzenia, była tą kolonią stosunkowo krótko, no bo mówimy gdzieś o koniec XIX wieku, a tak naprawdę pierwsza dekada X, kiedy zaczyna się taka efektywna kontrola cesarstwa niemieckiego nad tym regionem. No już 1915 rok, no już wchodzą wojska brytyjskie, południowoafrykańskie i się to władztwo niemieckie kończy, ale kończy się politycznie, bo to ciekawa historia, gdyż wchodzą Brytyjczycy, a tak naprawdę no, południowa Afryka, która też z Brytyjczykami nie zawsze dobrze żyła, często wolała tych Niemców i mówią tak, my bierzemy władzę polityczną i wojskową, ale wy zachowujecie gospodarczą. Wyjeżdżają wszyscy wojskowi niemieccy, ale możecie zorganizować akcję osadniczą i kolejni Niemcy mogą tam się pojawić i rzeczywiście się sprowadzają. To nie są setki tysięcy, ale pokaźne jednak liczby jak na kraj dziś 2,6-milionowy. I tak naprawdę ta Namibia, no ten ostatni tak zdekolonizowany, możemy tak uznać, kraj afrykański w 90 roku od RPA zdekolonizowany, do dzisiaj jest krajem, gdzie ci Niemcy zachowują no, bardzo dużą władzę, jak na to, że stanowią populacyjnie 0,5%, no to mówimy o grupie, która kontroluje, mam na myśli własność około 45% prywatnej ziemi. Mówimy o kraju, gdzie, jak wiemy czy nie wiemy, dokonało się w pierwszej dekadzie XX wieku ludobójstwo, tak, na ludach Nama i Herero, wymordowano bądź zmuszono do uchodźstwa, najczęściej zakończonego śmiercią 80-50% odpowiednio tych ludów. A dziś przechadzamy się po Winduku, Swakopmundzie czy paru innych miejscowościach namibijskich i w tej polityce, czy w tej przestrzeni, tak, widzimy sporo pomników niemieckich, Gefallen za Kaisera, za Rzeszę, bohatersko walczących żołnierzy niemieckich w latach właśnie ludobójstwa 1904-1908. A jeżeli liczebnie zestawimy to sobie z pomnikami wystawionymi przez Namibijczyków, no to robi się problem, bo ich niekoniecznie jest więcej. Choć często są w bardziej reprezentatywnych miejscach, to na pewno, ale te dwie, jakby mamy sytuację, tak, mocowania się, okej, okay, powiedzmy z tą poniemieckością w pewnym cudzysłowie, jakby sytuację dekolonizacji politycznej, ale bez mentalnej i gospodarczej, nie? I sytuację, w której no znowu mamy kolejny region, który chce się opowiedzieć jakby po swojemu, swoim językiem, w sytuacji znacznie trudniejszej niż Polacy będący w jakimś konflikcie wewnętrznym, czy Czesi, czy nawet Ukraińcy, bo mamy wszystkie trybalistyczne historie i wiele innych. W każdym razie, no jest tam, tak, kończąc ogólną frazą, jest tam jakaś specyfika zupełnie inna niż w Polsce, czy w Rosji, w obwodzie kaliningradzkim. Ale no, też pouczająca pod wieloma względami. Dziękuję. Drodzy Państwo, wspólnie dzisiaj przeżyliśmy czytanie krajobrazów w Starych Juchach. Mieliśmy możliwość odczytania różnych narracji, różnych warstw czasu tam na miejscu. Zetknięcia się z różnorodnością tą minioną, jak i tą obecną, która wciąż gdzieś tam trwa. Jak też mogliśmy zobaczyć właśnie to wypychanie pamięci gdzieś na margines
tej miejscowości. I chciałbym teraz może oddać głos Państwu i być może ktoś z Państwa chciałby się podzielić swoimi refleksjami lub zadać mi lub któremuś z prelegentów pytania odnośnie tego, co dzisiaj doświadczyliśmy. Kubo, pozwolisz jeszcze chwilę. Byliśmy dzisiaj na cmentarzu. Czy Państwo się przeszli po tym cmentarzem? Poza odwiedzeniem grobu księdza. Tam oczywiście nie było żadnych upamiętnień sprzed 1945 roku. Groby były bardzo takie, już nie lastriko, ale marmurowe. Ale mnie zadziwiło liczba grobów dzieci z okresu boomu demograficznego w Polsce, czyli 51, 2, 3, 4, 5, które są marmurowe. To znaczy ktoś niedawno musiał upamiętnić tą śmierć dziecka. Tam zwykle był napis kochanemu aniołkowi czy coś takiego. Staram się to zinterpretować. To znaczy, że jakiś element zakorzenienia na pewno, pamięci rodzinnej. W wielu miejscach w Polsce takie łączki dziecięce zanikają. Już nie ma rodziców, nie ma krewnych tych dzieci, którzy mogliby upamiętnić to. A tutaj było inaczej. Nie potrafię tego zinterpretować. Rzeczywiście śmiertelność w pierwszej połowie lat 50. jest niesamowita. Najwyższa w ogóle, nie tylko w Europie, albo w historii Polski po 1945 roku. Ale fakt, że te groby są odnowione, coś pewnie nam mówi, ale nie potrafię nam powiedzieć, co. To ciekawe. Ciekawe spostrzeżenie, które myślę, że też zwłaszcza może pod kątem tego, co pani profesor robiła, co pani profesor badała. Myślę, że może to być też jakiś ciekawy wątek do interpretacji. Natomiast zachęcam Państwa, tu widzę, że pan profesor się zgłasza. Ja się zgłaszam, żeby dopowiedzieć, dlaczego ten temat taki wymyśliliśmy. Bo w tym temacie jest pytanie o to, że jak w tej drugiej warstwie, trzeciej warstwie, tylko pytania, która nie jest widoczna, ale którą możemy odczytać. Czy możemy ten mit ziem odzyskanych, który tak mocno wrósł w nas, czy możemy zastąpić czymś, czy jest potrzeba zastąpienia go czymś? I nie ukrywam, że pewną inspiracją do tego tematu była książka wspomniana Region czy regiony, która jest absurdalnym tytułem i która wnosi pożyteczne rzeczy dla kogoś, kto chce syntetycznie spojrzeć. Absurdalnym tytułem, ponieważ ziemie odzyskane nigdy nie były regionem w myśl definiowania go z perspektywy socjologii, czy nie były regionem. Były zbiorem regionu. A teraz pytanie o tym, czy do 89 był to region, czy regiony, zwiększa jakby tę sztuczność tego pytania. Natomiast i stąd wyniknęło to pytanie, które Państwu postawiliśmy. I tak sobie myślę, że nie wiem, co myślą dzisiejsi 20-latkowie, ale mit ziem odzyskanych dla mojego pokolenia skończył się w latach 90. Ten głos musi wybrzmieć mocno, ponieważ to był. My wprowadziliśmy w obiekt, mówię teraz o środowisku Borusii, ale nie tylko. Myślę, że jak patrzę na Adama Krzemińskiego, to jest to też gdzieś bliskie takiej pewnej formacyjnej grupie, która się odnosiła do tych miejsc. Mianowicie, jako pewne, bo tak, na pewno to była taki punkt zderzenia, my nie chcemy tego. My chcemy wyjść poza te izmy, ideologizmy i stworzyć własne. I byliśmy w pełni świadomi znaczenia mitu, bo to, że nie mamy mitu, to się mści na nas dzisiaj, ponieważ rok 1989 i zwycięstwo tego, cośmy przeżyli świadomie już, nie tworząc mitu, stworzyliśmy pustkę, która dała się zawłaszczyć czemuś innemu. I to jest oczywiste, że to jest potrzebne. Tylko właśnie to musi, żeby było potrzebne, musi być autentyczne, musi być nadawca i odbiorca, prawda? To musi być coś, co to jest.
I ta książka oczywiście jest bardzo myląca, bo jest taką fundacyjną książką grupy ludzi, która realizuje częściowo państwową politykę, nie częściowo, historyczną. I tym tytułem psuje bardzo dużo, to znaczy przy całej pożyteczności w niektórych fragmentach. Więc, że dzisiaj młode pokolenie odrzuca, okej. Ale ja pamiętam, przypomnieliście Gorzów Wielkopolski, jest rok 1980, jest rok 2015, jedziemy do Gorzowa obejrzeć jedyne w Polsce wówczas, 70-lecie, tak dobrze liczę, zakończenia II wojny światowej. 45, to wszystko jedno. Ileś tam lecie, okrągłe. Przyjeżdża prezydent Komorowski i gorzowianie organizują Dzień Pioniera. Zupełnie abstrakcyjny, gdyby ktoś pomyślał z perspektywy tutaj Warmii i Mazur. Nie ma takiego pojęcia. Tam obchodzono Dzień Pioniera i przeszli główną ulicą Gorzowa Wybolskiego, taki korowód Lwowian. Przypomnę, że na ziemiach zachodnich i północnych odzyskanych 27% to są ludzie z dawnych ziem wschodnich Rzeczpospolitej. 27%, reszta to są sąsiednie, czy to Wielkopolska dla Dolnego Śląska, czy Mazowsze dla Mazur. A nagle się stygmatyzuje tym marszem kresowiaków, prawda? A Adam Bałdych, lat wówczas, bym powiedział 30, jeden z następców w jazzie polskim Seiferta, gra znakomitą, improwizowaną suitę, no w zasadzie Ziem Odzyskanych, nie pamiętam jej tytułu, która jest poświęcona jego dziadkowi z Polesia. Mieszanka, która zupełnie się nie odnosi do tego, co my tutaj mamy. Zupełnie. I to jeszcze raz chcę podkreślić, że odnoszenie się, że przy całym zrozumieniu tego, co się stało, ja mówię wbrew, bo krytykowałem bardzo ten Ziemię Odzyskane i używanie, bojąc się jego ostrza agresywności. Bo zobaczcie, ile tym jest agresywność. Jak coś odzyskamy, to musimy odebrać, nie? Ja się tego bałem i boję nadal. Mówiłem wam, 1930 rok i Niemcy odzyskują ziemię swoje, prawda? Bo najpierw byli Germanie, później Prusowie i później przed zakon krzyżacki odzyskał i 700 lat. Co nam obca przemoc wzięła. No właśnie, no. Więc ja się bałem w tym sensie, ale zgadzam się z Marcinem, potrzeba jest tego, nie? Czy jest potrzeba, ale czy jest... jeżeli my mówimy, że jest potrzeba, a nie widzimy, że coś się wytwarza, to znaczy naprawdę jest potrzeba. Zadaję pytanie, czy jest nam potrzebny taki, czy jest w ogóle sens powrotu, tak jak w tym tytule, region czy regiony. Przecież wiecie Państwo, jak ja spojrzałem na tę książkę, jak logo tego całego, jak to się nazywa, sieci ziem odzyskanych, no to mówię, to się dopiero Erika Steinbach i ziomki będą cieszyć w Niemczech, ponieważ to jest odwzorowanie Ostdeutschland, tego co było ich przekazem przez kilkadziesiąt lat. Powiem propagandowe słowo używane w PRL-u, rewanżystowskiej polityki wobec Polski, bo to była w pewnym momencie realna całkiem, a nie tylko ideologiczna. I tak sobie myślę, że dzisiaj wytwarzamy naprawdę wartości w lokalności, w takich, i to nie są mitki czy inne tam, to są poważne, Polska się demokratyzuje i ja bym sobie wyobrażał, nie wiem czy się z tym zgodzicie, że to, co jest nam potrzebne, to takie sieciowanie się poprzez regiony i patrzenie na historię Polski nie z perspektywy krakowskiej, warszawskiej, ale centralnej generalnie, tylko z perspektywy też dorzucić tę perspektywę regionu. Jak ona by zmieniła nasze myślenie o przeszłości. Nie chodzi, żeby je zastąpiła. Zmieniła, nie? Dorzuciłaby pewien impuls, który być może pozbawiłby ostrza takiego antagonistycznego. No i nie. Wydaje mi się, że wracanie do lektury Pauczty, Borcela, no są lektury, które się starzeją. Są takie, które... Jest inaczej jednak, jak się czyta, a wybrać można Olgi Tokarczuk w sensie narracyjnym bliskie młodzieży. Nie da się ich zakatować dzisiaj ani Sienkiewiczem tej młodzieży, ani nie, trzeba szukać nowych środków narracyjnych, nowych autorów, jest ich dużo. Nawet w tym naszym regionie, myślę, że Olsztyn był taką wylęgarnią iluś znakomitych autorów, którzy się mniej czy bardziej przebili na rynku ogólnopolskim.
o Śląsku, o no mniej może ziemi lubuskiej, ale to jest, więc czym jest, myślę, że mi tu jest potrzebna wspólnota losu, co? Ta wspólnota losu w 1945 roku była, bo coś się wydarzyło przed 1945 i ona była tym motywem emocjonalnym, który budował potrzeby. Jaka jest wspólnota losu dzisiaj? Czy my możemy się nazwać, ja bym się nazwał pokoleniem 80-81. Przy całej, wiecie, mówię o kohorcie socjologicznej. A czy jest dzisiaj jakieś pokolenie, które się określi wobec jakiegoś ważnego wydarzenia w ten sposób? Nie wiem. I być może taki mit w ogóle nie zaistnieje, nie jest potrzebny. To ja oddam głos. Profesor Łukowski się zgłosił, później pani i później profesor Kąciak. Chciałem podziękować za postawienie tego pytania, bo może tak wprost tego pytania nie formułuję od lat, ale to pytanie jakby towarzyszy mi w mojej obecności tutaj na Mazurach. Odpowiedź jest być może na tyle złożona, że się nie zmieści w krótkiej mojej wypowiedzi, ale zacznę od takiej impresji. Tutaj Zbigniew Rokita mnie trochę zainspirował tym pytaniem. Gdzie są granice poniemieckiego świata? Gdzie się kończy poniemiecki świat? Czy w Namibii być może? Być może może się okazać, że tak, ale tylko taka impresja tylko. Spędziłem dwa dni w Czechach, wiosną tego roku, na pograniczu Śląska i Moraw. Małej wiosce i oczywiście wizyta na cmentarz. I ten cmentarz zadziwił mnie pokojowym spoczywaniem Niemców, którzy tam mieszkali, którzy tam stanowili większość z 1945 roku i Czechów, którzy spoczywają tam obok siebie. Oba, co jest niesamowicie było dla mnie zaskakujące, że obie części cmentarza wyglądają tak samo, tylko ta siłą rzeczy patyna jest trochę większa na tej części poniemieckiej. Oczywiście nie miałem czasu, żeby podróżyć, zobaczyć jakie były okoliczności, że także czasy komuny nie spowodowały jakiejś demolki tego cmentarza, prawda? No ale to taka może impresja. Teraz, która oczywiście moim zdaniem warta jest też jakiegoś tam pociągnięcia. Ja przypuszczam, że proszę Państwa, że mit ziem północnych w wersji soft, jak to Treba twierdzi, ziem północnych i zachodnich, po prostu się chyba wyczerpał, ponieważ ten mit karmił się brakiem poczucia bezpieczeństwa i szukaniem tego bezpieczeństwa. Poczucia bezpieczeństwa na obcej, tak naprawdę, ziemi. No i karmił się oczywiście zakłamywaniem, można powiedzieć, tak? No bo innej opcji nie było. Wczoraj widziałem taką konsternację Państwa, jak okazało się, że Buchak to właściwie używaliśmy słowa propaństwowiec, a przecież moglibyśmy powiedzieć narodowiec, tak? Byliśmy trochę skonfundowani, tak, że ten wielki Buchak, ale wydaje mi się, że być może była jakaś koniunkturalność, zresztą to nie tak wiadomo, że nie są koniunkturalni, ale jak ja Buchakowi bym tego tak nie przypisywał, raczej bym powiedział, że on po prostu rzeczywiście autentycznie się wpisywał w to, żeby uzasadnić, po prostu dostarczyć tej legitymizacji. Już kończę. I teraz tak. Ale zgadzam się tutaj z tą tezą, że te mity są niezwykle energetyczne, tworzą energię społeczną, organizują wyobraźnię, dają poczucie sensu życia i tak dalej. Ja myślę, proszę Państwa, że dzisiaj jesteśmy chyba w takiej sytuacji, za daleko w przeszłość nie wybiega. Sytuacja jest taka, że albo będziemy zbudowali jakąś opowieść typu Alternative für Poland, to jest oczywiście Alternative für Deutschland, i na przykład będzie nam się wymykało, tak jak Alice Weidel się wymknęło, jak mówiła o wschodnich Niemczech, powiedziała Mittel Deutschland, prawda? Ja myślę, że jej się nie wymknęło, że ona w jakiś sposób testuje możliwość powrotu do pewnych pojęć, które opisują świat Bardzo silna staje się w Niemczech powrót do myślenia. Robert zaczyna całą tragedię
nie w 1945 roku, prawda, tylko w 1933, a w Niemczech bardzo zwraca myślenie od Wersalu do Hitlera, prawda? I jakby, że, czyli jakby, no i oczywiście dyskusja o relatywizacji Holokaustu między innymi, tak? W ogóle relatywizacji niemieckich zbrodni, to się tam gdzieś cały czas wraca, tak? Czyli ta siła przeszłości wraca. No więc teraz jest pytanie, czy będziemy, będzie to alternatywa futbolem, czy nie będziemy się skupiali wokół narodu, pojęcia narodu. Od razu powiem, że na przykład pokolenie następne moje w Giżycku, mojej rodziny, jest pokoleniem narodowym. Tak? Oni się nazywają aktywne Giżycko, różne happeningi i tak dalej, ale są rdzeniowo narodowi, nacjonalistyczni. Tak? Czyli dla nich, nawet kiedy miałem wymianę poglądów, taki lider tego środowiska był w ogóle zdumiony, że ja mówię o jakimś regionie, tak? W Polsce jesteśmy, prawda? Polska historia się liczy, tak? Nie ma jakiejś innej historii. W ogóle nieobecność tego wymiaru w jego myśleniu, a do władzy się pchają, więc to być może zależy od tego, co się wydarzy jesienią, to różnie może być. A druga, moim zdaniem, chyba nam bliższa sfera ewentualnej mitotwórczości, to jest chyba jednak klimat i ochrona planety. No, tak mi się wydaje, już jest to w Polsce póki co bardzo marginalne, ale jak widzimy, co się dzieje w Finlandii, czy co się dzieje w Szwecji, co się dzieje w Niemczech, to wokół tego się skupia duża część społeczeństwa. Tak? Czy tu można mity tworzyć? Nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest ta druga, może jeszcze jest jakaś inna, ale te dwie widzę. No i może skończę. To ja oddam teraz głos panu profesorze. A mogę do tego tylko słowo? Tylko króciutko. Czy dla mnie, wiem, że pan o to nie pytał, ale tak się najlepiej odpowiada. Z tymi granicami poniemieckości, znaczy, no to jest konkretny dla mnie fenomen, ta poniemieckość. Tutaj to clue, mówię oczywistości, ale no nie polega na tym, że gdzieś byli Niemcy, już ich nie ma, bo takich miejsc pewnie tam parę było i jest, ale no dla mnie to jest Kaliningrad i nasze odzyskane, no, czyli prawie zupełna rotacja ludności, rozpoznawanie po już tam pokoleniach śladów, poprzedników i to wszystko, tylko że w przeciwieństwie do Rosjan, bo tam jednak wielokrotnie mniej intensywnie, tak to nazwijmy, się to wydarzyło, no my byliśmy w stanie to często przetworzyć bardzo twórczo. No tam przez kilkukrotną rotację demograficzną, powojenną, przez tam parę innych rzeczy, to się nie wydarzyło. Natomiast myślę sobie też, kiedy mówi pan, długi wątek, znowu no, o tym micie, o tym rozmawiamy, jak też mocna jest przez ostatnie ćwierćwiecze właśnie od pewnie umownie, bo to bardzo pomogło reformy administracyjnej 99, ta tożsamość regionalna właśnie, szczególnie pomorska, dolnośląska, śląska, ale nie etniczna, to jest bardzo, to znaczy ja myślę, że dziś naprawdę mało kto by wpadł na pomysł z Ełku, że ma się czuć jakoś szczególnie związany ze sobą Zabrze i w drugą stronę, choć jednocześnie jakby to, czego nie musimy nazwać wspólną tożsamością i ktoś tak może nie czuć, że to jest wspólna tożsamość, no wspólnota tych losów jest no naprawdę spora. I mówię teraz, kiedy mówię o wspólnocie losów, to myślę choćby o moim pokoleniu, że to jest bardzo rozpoznawane. Ale no jasne, tożsamości po niemieckiej, to czy odrzańskiej, czy jakiejś, to ja nie widzę. Testem dla tego, co pan powiedział, będzie, czy ten napis Königsberg, 161 km, czy on zostanie zachowany, czy zamalowany. Dzisiaj go widzieliśmy. Kętrzyn jest odkryty. No, to jest jakiś znak czasu. To jest jakiś znak czasu. Do tego, co mówił Robert, tych trudności z mitami, wrócił do tego, o czym pisze Kłakowski, to znaczy żyjemy w bardzo zatomizowanym świecie, zindywidualizowanym. To nie jest taki trybalny rodzaj myślenia o społeczeństwie i państwie, jak było to wcześniej. Widzimy to po naszych dzieciach, prawda? Już nie taki wspólni, łączących ludzi, no poza tym, że gra świątek, co jest ważne, nie zamierzam tego negować, jest bardzo mało.
Chyba, że jest jakaś sytuacja zagrożenia, o której pan wspomniał. W związku z tym nowe mitotwórstwo chyba nie ma szans. O tym Kot Jeleński mówił. Żyjemy w zupełnie innym czasie niż wtedy, kiedy te mity były ważne. Ale dlatego trzeba o nie walczyć, jakoś dbać, nie przekreślać. Tutaj Robert powiedział coś o kresowiakach. Mi się to spodobało. Wbrew temu, co ty powiedziałeś. Bo to jest coś, co dla tych ludzi jest ważne. To pamięć pochodzenia. Nie, tylko chodzi o proporcje, wiesz, że jakby w skali. No dobra, ale to sam powiedziałeś, że żyjemy w demokratycznym kraju. Dlaczego oni nie mogą mieć właśnie takiej tożsamości, takiego mitu? Nie, to nie to. Oni mogą mieć, tylko że całość ziem odzyskanych opowiada się w kontekście kresowiaków. Wiesz, i to jest, bo się gubi tych właśnie bliższych sąsiadów, którzy nie mają miejsca na taką opowieść. Nie? Oddaję głos panu profesor teraz. Polifoniczna opowieść, a nie dominująca. To za chwilę, bo jeszcze mamy dwa zgłoszenia. Ja chciałam w sprawie tych mitów, bo mit zawsze jest odbiciem sytuacji narodu, wspólnoty. To zawsze wtedy, kiedy powstaje, zawsze jest jakąś odpowiedzią. I wobec tego pełni pewne funkcje, tylko cztery wymienię. Tożsamościową, drugie zawsze tworzy granice, bo musi rozdzielić dobry, taki tutaj był Pan Boże chrześcijański, nie, to takie bardziej manichejski, dobry, dobrzy, źli i mit to zawsze, każde mity mają taki poziom manichejski, legitymizującą i jeszcze bardzo ważną, dowartościowującą. I dlatego na pewnym etapie takie mity powstają i teraz pytanie jest, był taki mit ziem odzyskanych, pytanie jest, ja się zgadzam całkowicie, że dzisiaj on już jest niepotrzebny. I pytanie jest tylko, czy są potrzebne mity dalej. Ja bym tutaj rozdzieliła na dwa rodzaje mitów, bo tutaj mówimy właśnie pytanie, jaki to był mit ziem odzyskanych. Mity retrospektywne i prospektywne. Więc mity, które nam tłumaczą, że właśnie wracamy na ziemie piastowskie, więc on jest w jakimś tam sensie retrospektywny, ale prospektywny, bo musimy je jeszcze zagospodarować, ale mogą być też mity całkowicie prospektywne, które nie, czyli na przyszłościowe takie, które mówią nam o tym, nie wiem, o jak wspaniałości naszego narodu, państwa, Unii Europy, w przyszłości na przykład. I teraz tak się zastanawiam, bo pytanie jest dalej, czy mamy na przykład, jeżeli ja się zgadzam tutaj z Marcinem, że może potrzebujemy jakichś takich narracji wyobrażeniowych, że nie może być to tylko taka sucha historia, tylko musi być jakaś narracja, która pobudza, daje jakieś takie zaangażowanie emocjonalne, no takie pewne wyobrażenia. To jest po prostu niezbędne, zresztą tak jak się definiuje naród jako wspólnotę wyobrażoną. Wyobrażoną dlatego, że wszystkich nie znam, ale również dlatego, wyobrażam sobie, że ich znam, ale również dlatego, że no na tym to polega, że to jest pewna wyobraźnia dotycząca kultury, więzi społecznych. I teraz zastanawiam się, jeżeli potrzebujemy, zgodzimy się, że potrzebujemy takich mitów, czy to ma być na przykład, tak jak tutaj padło, że to są mity regionalne, wiele tych mitów, ale teraz pytanie jest, czy potrzebny nam jest jeden taki mit, który by jednak nas nie dzielił, tylko jeszcze nas jakby jeszcze integrował. I teraz tak sobie myślę, na przykład jeszcze do tej pory takiej dyskusji w Polsce nie ma, ale za moment uważam, że się powinna odbyć taka dyskusja na temat polskiego, nie wiem, obywatelstwa, bycia Polakiem, dlatego że oto z narodu jedno takiego monoetnicznego staniemy się za moment narodem, znaczy społeczeństwem dwunarodowym. To czy chcemy, czy nie, po prostu wiele Ukraińców z nami zostanie. Być może potrzebujemy mitu, nie wiem, powrotu do jakiejś Rzeczpospolitej, albo dla narodów, nie wiem, to by byłby raczej retrospektywa, ale to proszę, albo jakaś... Proszę posłuchać, jakieś... co się na Śląsku dzieje, ta dyskusja jest od 15 lat, tak, to jest 30 razy przedmówiliśmy. Tak, ale teraz tak, tutaj padało to, że są te różne regiony, które się nie czują wspólnie. Przypominam sobie takie wywiady na przykład z nieżyjącym Kazimierzem Kucem, którą zawsze mówił, ja nie mam nic wspólnego z kongresówką. To jest zupełnie inna historia śląska, on to powtarzał prawie w każdym wywiadzie. I więc to jest jeden mit, ale to zawsze będzie na niebezpie- taka obawa, że dobrze, żeby ta Polska nam się nie rozpadła. Wobec tego, czy potrzebujemy jakiegoś innego mitu dotyczącego tego, że oto za moment staniemy się państwem, znaczy społeczeństwem polskim z ogromną mniejszością ukraińską. I to być może w tą stronę też powinno być taki mit
prospektywny, bo ja się zgadzam, że takie mity powinny być, tylko jedne odchodzą, to mit jest zawsze odpowiedzią na to, co jest, nie wiem, Joanny Dark i tak dalej, to są wszystko mity, które są potrzebne w pewnym momencie. Kiedy obserwowałam na przykład w latach 90. wojnę na Bałkanach, tam przecież mity chodziły, serbski, chorwacki, kto tam przyszedł wcześniej, my należymy, te ziemie należą do nas. To wszystko była walka na mity, dlatego że zasada jest taka, że z mitem walczy się mitem, dlatego że mit jest, nie jest racjonalny. Dlatego nauka nie walczy z mitem, bo to są inne narzędzia. Trzeba tak naprawdę stworzyć inny mit, który walczy z mitem. Ja tak uważam. Tak, ale przepraszam. Ja jeszcze oddam głos. Ale dlaczego to nie może być mit oderwany od tej powtarzającej się potrzeby powrotu do ziem odzyskanych, czy jakiejkolwiek formy z nią związanej? Dlaczego to nie może być w tym duchu, co mówisz? Mit odnoszący się na przykład wolnościowy, odnoszący się do 4 czerwca jako święta wolności, narodowego święta wolności, który połączy pewną potrzebę i oczywiście przy całej opozycji, która przy nim istnieje, ja sobie zdaję sprawę i wszyscy, ale czy to musi być, czy to nie może wyjść z innego impulsu, prawda? Tylko musimy się kręcić, bo my będziemy tylko egzotyzować siebie samych i tę ziemię wtórnie, jeszcze raz, jeżeli będziemy się zamykać tylko w tym. Ja jeszcze oddaję głos profesorowi Brędziołkowi i musimy zrobić krótką przerwę. Tylko i potem zaproponować Państwu, taka jest świetna książka Marii Lewickiej, takiej psycholożki z UMK. Ona napisała taką świetną książkę Psychologia miejsca. To jest książka, nie wiem, czy ktoś z Państwa zna, to jest książka, prawda, o miastach, jak ona mówi, z wymienioną krwią. Ona analizuje nie tylko miasta polskie, ale również miasta ukraińskie. I to są te miasta, i ona pokazuje tą tożsamość. Gdańsk, Elbląg, Lwów, Wrocław. I pokazuje, jak jest ta tożsamość wrocławian, lwowian, lwowian, gdańszczan dzisiaj, młodych i starszych. I to jest też bardzo ciekawe, także polecam tę książkę. Ja na końcu mówię, więc będę mówił krótko. Nie mów to. Chciałem nawiązać do tej książki, o której Robert mówił, czy Legion, ona mi też się nie podoba. Ale chciałbym pokazać, że to wspólnota losów i podobieństwo losów istnieje pomiędzy tymi wszystkimi ziemiami. Obiektywnie, tak. Obiektywnie, tak. To znaczy cały czas poruszamy się tutaj w wymiarze takim świadomościowo-tożsamościowym, a ja chciałbym Państwu przypomnieć słowa Broda, tego filozofa z Niemiec, że to byt bardzo często określa świadomość. Jak analizuje się dane obiektywne, statystyczne, big data i agreguje się je na najniższym poziomie jednostki statystycznej, czyli gminie, to szanowni Państwo, granice tak zwanych ziem zachodnich i północnych wychodzą za każdym razem. Podam przykład. Poziom rozwodów. Gdzie jest wyższy? Na ziemiach zachodnich i północnych. Druga rzecz. Wskaźnik taki jak przerywanie ciąży. No teraz z tym jest kłopot w ogóle. Ale wyższy wskaźnik przerywania ciąży jest na ziemiach zachodnich i północnych niż na tych tak zwanych ziemiach starych. Akceptacja Unii Europejskiej. Nie mówię tutaj tylko o wynikach referendum przedakcesyjnego, ale różnego rodzaju badań socjologicznych. Kolejna bardzo istotna rzecz to jest to, co w ekonomii się nazywa uzależnieniem od ścieżki rozwojowej. Szanowni Państwo, wszystkie te obszary były poddane takiej modernizacji socjalistycznej i tutaj dominuje wielkoobszarowe rolnictwo. Tego nie ma w starych regionach. Tak? I to wielkoobszarowe rolnictwo, one zostało sprywatyzowane i duża część tych ludzi, którzy pracowali w PGR-ach, stała się taką przez długi czas trwania PRL-u klasą zbędną. Stąd też z tych regionów wyższy poziom migracji niż z tych regionów w starych. Tak? Więc tych podobieństw, takich obiektywnych, strukturalnych jest, jak to mówi mój ulubiony bohater literacki Józef Szwajk, cała kupa. Nie? Więc istnieje podobieństwo losu. Niezwykle, może bardzo, bardzo podobne wszędzie tam jest również ten głód tożsamościowy, który nam każe na cały czas na nowo próbować zdefiniować to nasze miejsce gdzieś tam na ziemi. Pomimo tego, że to tworzenie tych mitów jest zdecentralizowane, bo Ślązacy próbują po swojemu, ludzie z Ełku po swojemu, Kaszubi po swojemu, no to ten głód, on nie występuje gdzieś tam w kongresówce. No bo oni wiedzą, oni są poukładani, nie? Oni są poukładani od bardzo dawna. I czy ten mit ziem odzyskanych, on jest nam
potrzebny czy nie. No my musimy mieć mity. I to mity różnego rodzaju, mity narodowe. Ja bym tak bardzo mocno nie obrażał się na nacjonalizm, bo ten nacjonalizm, on był bardzo potrzebny wtedy, kiedy się uniwersalistyczne porządki rozpadały, a tworzyły się państwa masowe, nowoczesne. Czy on dzisiaj, ten mit narodowy, nam jest potrzebny, taki etniczny, endecki, on będzie dysfunkcjonalny, bo my nie to, że się stajemy krajem dwunarodowym, tylko my będziemy krajem multietnicznym. I jednym z takich faktorów tego procesu jest to, że my potrzebujemy setek tysięcy rąk pracy. I to nie będzie tak, że będą tutaj dwie narodowości, polska i ukraińska, tylko będzie ich bardzo dużo. I my potrzebujemy zbudować ten mit tego narodu obywatelskiego, bo nam się ta wspólnota będzie rozpadać i zafundujemy sobie to, co sobie zafundowali Francuzi. To jest absolutnie rzecz konieczna. I ostatnia moja uwaga, jeżeli chodzi o politykę historyczną, to kurczę, może zróbmy tak, nie palmy komitetów, tylko budujmy swoje, nie? Budujmy swoje mity i swoje pamięci historyczne tu i teraz. Jak człowieka zaimpregnuje się od małego i od dołu, to on będzie dużo bardziej odporny na takie endeckie szaleństwa, które nam funduje obecna władza. I to jest to, co pan Rokita mówi. No, trzeba nam tej pozytywistycznej roboty, nie? Żeby budować te mity, które nam, tak myślę, pomogą. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uwagę. Ja teraz zapraszam na krótką przerwę.